porządku. Zagrajmy sobie może Treserem Ogarów. No dobrze. Niech będzie to. Zobaczymy, jak Crowley będzie działał. W zasadzie mamy 4 bohaterów zamiast 8. Normalnie jest 8. I tylko mają inne umiejętności specjalne. Okej. Jak to działa? Aha. Crowley, ustawiaj swoje działo tak, by w pełni wykorzystać jego siłę ognia. Zostanę prawdziwym rycerzem. Gotowe. Mhm. O nie. To można zrobić... dobra. Można tak. To są prawdziwe. I tak. Gotowe. Naprzeciw, czyli właściwie 2 powinno trafić, jeżeli będzie tu 2, nie? Okej. Okay. Sąsiad postanowił wiercić jeszcze późnym wieczorem. A, tylko jednego trafia. Dobra. Muszę zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja, jak będzie tak miał 2 ustawionych. Obu powinien trafić, nie? Bo to jest wrogom. Tego już raczej nie ocali. Twoje działa zadają 2 punkty dodatkowych obrażeń w turze. Okej. To i tak już jest po sprawie, ale chciałem z ciekawości zobaczyć, jak to działa. Jak zrobię tak. No, tak jak myślałem. To są prawdziwe miecze? Ciekawa mechanika. Ciekawa. Ciekawe, czy te portrety można odblokować. Chyba nie, bo takie są karty chyba, nie? Dobra. Twoje działa zadają 1 dodatkowy punkt obrażeń. Działanie pasywne. Za każdym razem, gdy wystrzelisz z dział, zmniejsz koszt losowej karty w twojej ręce o 2. Zaczynasz z dodatkowym kryształem many. Co byście wzięli? Ja bym wziął, poszedłem w te działa, bo one są ciekawe, nie? I chyba bym wybrał to. Dzięki temu te działa będą darmowe. Ale 1 więcej obrażeń? Nie, wezmę to. Normalnie bym brał to, ale jestem ciekaw tej mechaniki. Oczko, kaprawę. Piracki dek. Okej, ale mamy... To są takie duże karty, ciężkie. No nie wiem, co ja bym tu wziął. Wydaje mi się, że piraci byliby lepsi. Czy ja mam jakichś piratów tutaj oprócz tego? Nie mam do końca takich piratów. Chyba to będzie dobrze działało. Nie? Bo to razem z tym działem. Ale mówią, bierz ciężkie. No to posłucham, wezmę ciężkie. Trójeczkę, panie, trójeczkę. Doktor Sezawo. Moc specjalna. Zadaj stronnikowi 1 punkt obrażeń. Jeśli zginie, przywróć 3 punkty zdrowia twojemu bohaterowi. O ty w mordę jeża. Dobrze, że wziąłem ciężkie kreatury. On każdego może, tak? Każdego może. Kurde. Guz mi pęka. Darius! Śmiechy śmiecha, a potem pewnego dnia obudzę się martwy. I żarcik, bo obudzę się... nieważne zresztą. Usiądź se. Pokaż, gdzie ma zaboleć. No dobra. Kiedyś zostanę prawdziwym rycerzem. Co? Trzymam do domu. I szor weź, że ogarnij, no. No jak się nabiorę, że ktoś się włamał do domu, jak 5 osób tu jest w tym momencie? No co tam, Miszku? Nudzisz się? Chcę zobaczyć, jak grasz. Dobrze, synu, możesz zobaczyć, jak gram. Ktoś jest ranny? Gorliwa kapłanka. No. To ciekawe teraz jest, bo można by użyć tej karty, ale zabraknie nam many. Więc trzeba zrobić tak. To są prawdziwe miecze? Kurde, będzie dobierał karty sobie. Czy lepiej bić go w twarz? Co robi kapłanka? Powoduje, że za każdym leczeniem dobiera kartę. Dobra, na razie zagrajmy tak. Nie ma tragedii. Okej, zastanówmy się. Możemy to zrobić, gdyby tu postawić dziada. Bo tak dostanie ten. Brakuje mi jednego punktu many, żeby to miało sens. Jednej mamy. Tak, jednej mamy mi brakuje. Mamy. Mhm. To są prawdziwe miecze? A teraz który masz poziom? No, wiesz co, to jest przygoda, to nie ma takiego znaczenia. Chyba za dużo miejsca zajmujesz na ekranie. Teraz będzie lepiej. I short, patrz, obcina ci głowę. Musisz się przesunąć trochę bliżej mnie, bo wyglądasz dziwnie. No dobra. Więc zrobimy sztuczkę, synu. Drogi. Ale jak tą sztuczkę zorganizować? Można zrobić to... Tak. To są prawdziwe miecze. I tak. Miszu? Co ty masz? Ty paznokcie ciągle takie brudne. Za tym tuszu. O Boże, jeszcze? Jeszcze? No. Nauczycielka na mnie nie naskarżyła na zebraniu. No to nieźle. Serio? No. Wow. To jestem w ciężkim szoku, synu. Wracać do roboty! Co? No szybko użyj tego ataku na tego. Weź poluzuj ten. Poluzuj gumiaki, młody. No. Co? Co? Kogo mam zabić? To są gumiaki, to są kalosze. Poluzuj kalosze, bo się za bardzo spinasz. No dobrze. Miszo, czat jest od 18 roku. Zamykam czat. Teraz po prostu rób... po prostu zrób... byle... Co? Po prostu atakuj na tego, na króla. Mówisz? No. Mówię. Dawaj tu. Weź poluzuj, mówię ci. Dobra. Poluzujmy. Spróbuj coś zrobić. Nie wiem, co ja robię, młody. Ile mu życia zostało? Moje oczy. Jedno. No. O kurde, źle wyrzucił karty. Co za gamoń. Jak wyrzucił odwrotnie, to by sobie dobrał. Nie, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, ale... Pokonałem go. Co? A, jednak nie, Porobiony, kurde. No dobrze. Weź do wódki. Cichutko, cichutko. Egzekucja może zadziałać z tym dobrze, nie? Ale co tu mamy? Panie jeziora. Ciekawe, ciekawe. Już legendarny. Nie ma tu legendarnego. Legendy. A, no wiesz co, nie jestem pewny, bo to będzie wszystko bardzo drogie. Teoretycznie dysponuję kartą, no dobra, wezmę. Yes. Bo ludzie też pisali dwójkę, no to wezmę dwójkę. Co on tu potrafi? Moc specjalna, aktywuje agonię wszystkich stronników dwukrotnie. Widzisz, 25. 25 życia ma. No widziałeś, że tam jakiś tam gościu miał 25 kropel krwi? No widziałem, widziałem. No właśnie. Ty lepiej powiedz, co żeś zrobił z moim obiadem dzisiaj. Zjadłem. Jakim prawem? Smaczny był. No to nie jest ten argument. Lepiej nie wychodzić po zmroku. No mam przynajmniej obiad, kurde. Mam kłódkę zakładać na swój obiad? No myślałem, że jest bezpieczny tutaj. Jezus. Wstydu nie masz, młody. Kurde, głodny jestem. Na śniadanie zjadłem tylko jedną bułeczkę. Na obiad zdążyłem zjeść jednego naleśnika, bo były za gorące i sobie zostawiłem, żeby ostygły. I wychodzę i nic mi nie zostało, nie? Dziękuję ci bardzo. Strasznie śmieszne po prostu. To się nazywa odchudzanie. To się nazywa odchudzanie? Okej. Dobra, zobaczymy, co się stanie, nie? No nie na to liczyłem, ale... Wolimy go zabić, nie? Co za łotr. A to dobry chłopak. Żeby wszystko było jasne. Okej. To są prawdziwe miecze? Ciach. Co możemy zrobić? Sprawdźmy, czy coś tu się... Tego trzeba załatwić od razu, nie? To są... O tak. Najpierw ci dokopię, potem odkopię. Aktywuj agonię wszystkich stronników dwukrotnie. To jak on to rzuci, to się dwie agonie uruchomią. To są prawdziwe miecze? Chyba porobiony, nie? O kurde, twoje karty z agonią kosztują mniej. Ale to chyba za późno. Gdy twój bohater zaatakuje, rekrutuj stronnika. To są prawdziwe miecze? Wyliczone. Idealnie. Kto mnie ograł jak zawodowiec? Tak, z obiadem, to prawda. Ograł mnie. Głodny teraz jestem. Zapełnij twoją planszę kopiami losowych stronników stali przeciwnika. Kosztuje jeden mniej za każdy wystrzał z twoich dział. Fuck. I aktywuj agonię. No to bierzemy, kurde, łamacza fal. Turniejowy konował. Kwaldir. O, to też jest dobre. Chcę tego. Doppelgangster też jest spoko, ale nie w tym deku. Więc dowódca. Mieszkańcy donoszą, że Pietrek znowu coś kombinuje. Moc specjalna. Daj przyjaznemu stronnikowi ukrycie do twojej następnej tury. Okej? Okej! Matki mi szorowi nie obrażę. I tak już śpię w piwnicy, wiesz. Następny etap jest na podwórku, nie? Niby lato idzie, ale bez przesady. Zajmuję pozycję. Włamywacz? Że niby ja? Ależ skąd? Mhm. Co on tu kombinuje? A, to ukrycie. Co tam kitraż? Pewnie witraż. Ha! Kurde. Gotowe. Taki żart wyszedł, że szok. Oh no. Gotowe. Nie, co mi robisz? O, skurczysyn. O, to jest dobre, to jest dobre. Panie, to jest dobre. Dobra, będę leczyć. Gotowe. Kikuś Lamus. Dobra, będę leczyć. Wracać do roboty. Dobra, będę bić. Oh my god, nie wiedziałem, że on ma takie hasła. Nikt nie pobije moich cen. Mhm. Mhm. O, what the fuck? Tego nie przemyślałem. No dobra, dobra. Mniejsza z tym. Okej. Okay. No mówi się trudno, nie? Lubię najazdy. Żaden problem. Dobra, będę bić. Każdy śmieszny gościu, no. Ej! Łotr. O, to łajdak, ale mnie załatwił. No dobra. Mhm. Mhm. Powstańcie, wojownicy. Zamarznięty pustkowy. Okej. Wykradnij stronnika stali przeciwnika i dodaj... Kitraż, witraż. Żarciki. Mhm. Dobra, będę leczyć. Kiedyś zostanę prawdziwym rycerzem. Okej. Okay. No właśnie, dobrze, że mi armaty nie odstrzelił. Przegięła się pała goryczy. O, a co to jest? Daj swoim stronnikom plus jeden. Pała mu się przegięła goryczy. Dobrze. Ło, panie. Ale armata. Co możemy zrobić tutaj sensownego? To są prawdziwe miecze? W nogi! Stać! Mhm. Mhm. Nadszedł koniec. Ktoś tu dostanie toporem. Dobra, będę bić. Wyjątkowe. O kurde, zapomniałem o tym. Że on ma to +1, tak to bym nie tworzył mu tyle. Ale to co to zmienia, nie? Skoro my tu mamy, kurde, takiego bydlaka. Okej. Wren. Inspiracja. To jest ciekawe, ale ścieżka wojenna. Walnięcie i bójka. To natarcie mi się podoba. Zwłaszcza bójka, bo nie mam nic do czyszczenia stołu, gdyby zaszła taka potrzeba. Więc raczej weźmiemy sobie bójkę. To jest spoko, ale... Legendy niby spoko, ale wolę to. Gniot. Gniot lubi miażdżyć, tłuc też lubi i deptać. Wtacuj stronnika do talii jego właściciela. Kosztuje 4 mniej. Okej. Przelała się pała goryczy. Pierwszy raz coś takiego słyszałem. Ciekawe jak w oryginale to brzmi. Przelała się pała goryczy. A weźmiemy sobie to, bo może zmniejszymy koszt tego dzięki armacie. No cóż. Gotowe. Nie do końca zgodnie z planem, ale... O. Dobra, trudno, nie? Chodź tu i walcz, robaku! Czas na łomot. Czas na łomot. Poczuj mój gniew! Gotowe. Mhm. Mhm. Można wystawić małpę i można wystawić tego. Już 6 kosztuje, proszę. Już będzie można nim go wystawić tutaj. O, Gordemon! Tak! Frank! No tak, to się stworzyła sytuacja nieprzyjemna. Mhm. Mhm. Spróbujmy. Gotowe. No proszę. Mogą chcemy. Tak, mnie tutaj. Okej, zryw, To jest uderzenie, to walnięcie jest też okej. Dobra, zobaczmy, co się stanie. I najgorsze rzeczy się dzieją, nie? I teraz tak. Możemy tarczowniczkę wystawić. I potem jej ewentualnie, ale możemy zrobić. Tylko, że on cofnie stronnika, nie? Więc na razie wystawmy tarczowniczkę, może. Przyjmę każdy cios. Okej. Bo on mi cofnie go do ręki na pewno. Ale potem dał gniotek. Taka historia, co? Dobra, zobaczmy, co się stanie. Stało nie najgorzej, nie? Szykuj się na uderzenie. No dobra. Jesteśmy cali i zdrowi. Ale mi tutaj narobił zamętu. Okej, może najpierw strzelić z tej armaty, co? Czy lepiej wystawić gościa i strzelić we dwóch? Plus dwa, jak będzie, dobra. Zrobimy tak. Zgrzmotnięcie. Pozbędziemy się tego problemu. Okej. Teraz stronnika z prowokacją mi tu odkrywa. Ale przynajmniej pozbył się tych. Patrzcie Państwo. To chyba mogłoby zakończyć tą zabawę, nie? A jakbym obniżył wartość echa? No, szkoda. Byłoby zabawnie, nie? Okej. Załatwiony. Załatwiony na śmierć.